Hej, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym odcinku Poradnik dla początkujących z Modeliny. Od razu z góry Was przepraszam za światło, jakie jest, dlatego że jak wracałam z pracy, to już zaczęło się robić ciemno. No i na tygodniu ogólnie teraz będzie problem, żeby nagrywać w świetle naturalnym, dlatego że po prostu za każdym razem jak wracam z pracy, to już robi się ciemno. Niestety okres jesienno-zimowy ma w sobie ten jeden wielki, okropny minus, że bardzo szybko robi się ciemno i po prostu nie ma słońca, nie ma nic. Wiecie, no ogólnie mogłabym też poczekać do weekendu i nagrać to w weekend, ale z drugiej strony są też inne rzeczy, które na weekend należy zrobić i nie miałabym czasu, żeby te wszystkie filmiki ponagrywać i pomontować. Chciałabym to zrobić po prostu jak najszybciej, żeby tych filmików zrobić dużo, no ale nie wszystko jednego dnia, nie wszystko naraz. Postaram się w trakcie montażu zrobić to tak, żebyście widzieli to jak najlepiej, natomiast też nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie Wam to bardzo przeszkadzało. A teraz przechodząc do tematu tego filmika, porozmawiamy sobie dzisiaj o perleksie. Nie wiem, czy część z Was chociaż wie, co to jest perleks, natomiast ja używam tego już od jakiegoś czasu, można to było zresztą zauważyć przy tej figurce. To jest syrenka, którą zrobiłam jakiś czas temu i ja Wam mówiłam o tym, że ona jest zrobiona ogólnie z modeliny, ale praktycznie w całości jest pokryta perleksem. Natomiast perleks to jest taki pigment, który wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest po prostu taki błyszczący proszek, jak się go rozetrze, to nadaje taki brokatowy, metaliczny wygląd. Od razu mówię, że te perleksy, które mam ja, nie są oryginalne. Moje perleksy są ze sklepiku dla Was i z tego, co pamiętam, one raczej nie są oryginalne. W zależności od tego, jakiej wielkości jest pudełeczko, ile w środku jest gram. No i też w zależności od kolorów w opakowaniu, bo jeden taki słoiczek, który ma 3 gramy perleksu, kosztuje tak 5-6 dolarów. Taki, który ma 12, to widziałam aukcję na eBayu, który kosztował 8 dolarów, więc całkiem opłacalna cena. Natomiast takie duże opakowania perleksu, gdzie jest na przykład 12 kolorów, albo tych kolorów jest więcej, to około 30 dolarów, 50, czasem 70 dolarów, więc to są naprawdę duże pieniądze, przeliczając na nasze polskie. Możecie sobie zresztą policzyć, dolar na polskie wynosi mniej więcej 3,80 zł, zależy, sprawdźcie sobie po prostu kurs takiego dolara i możecie sobie przeliczyć sami, ile dokładnie taki perleks kosztuje. Nie pamiętam już w sumie, ile na sklepiku dla Was było gram, wydaje mi się, że chyba 1 gram kosztował 2 zł, więc 3 gramy takiego perleksu kosztują 6 zł. 3 gramy. Oczywiście, tak jak mówiłam, to nie jest oryginalny perleks. Ja po prostu nazywam to perleks, bo jest mi łatwiej niż jakaś nazwa typu proszek do modeliny, który robi metaliczny efekt. No bo to bez sensu, bo nazwa byłaby za długa, a tak perleks tyle i właśnie dlatego tak to nazywam. No i dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o tym, jak zrobić, żeby ten perleks nie kosztował nas dużo. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie kupić taki perleks na eBayu czy na jakiejś tam innej stronie, na której jest dostępny i płacicie sobie ile chcecie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja Wam dzisiaj pokażę zamienniki takiego perleksu. Będziemy sobie testowali, tutaj mam kawałek czarnej modeliny, bo na czarnej modelinie widać to najlepiej. Ona ma tutaj takie troszeczkę drobinki niebieskiego brokatu, bo chciałam przed filmikiem przetestować trochę, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Ale mimo wszystko na czarnej modelinie widać to najlepiej. Także odłożę sobie syrenkę na bok i przejdziemy teraz do tych rzeczy tutaj. Zamiennikiem takiego pyłku, który można również i na sklepiku dla Was kupić. Pomyślałam sobie, że będzie można również użyć pigmentu,
jako cienia do powiek. Mamy dwa rodzaje cieni do powiek. Są to właśnie takie pigmenty w proszku i są to też takie prasowane pigmenty. Ja cieni do powiek używam z różnych firm. Jedne są droższe, drugie są tańsze. Tutaj na przykład jest Sensik, to jest chyba najtańsza firma z tych wszystkich, które są tutaj. Kobo to jest już taka droższa firma, ale także i lepsza. I tutaj jest również My Secret, tylko z My Secret tutaj te sześć słoiczków, to są wszystko pigmenty. Z Kobo mam tutaj 4 pigmenty, tutaj mam 2 prasowane z Kobo, a z Sensik są tylko prasowane i jest ich 3. A jeżeli chodzi o pigmenty ze sklepiku dla Was, to tutaj mam jeden taki malutki słoiczek i tutaj takie 3 większe. Każdy to jest inny kolor. Ogólnie jaka jest różnica między cieniem prasowanym a pigmentem? Niektóre firmy mają tak, że ten cień prasowany ma mniej pigmentu w sobie, przez co ten kolor jest taki troszeczkę bledszy, że na przykład trzeba nałożyć kilka warstw, żeby był mocniejszy kolor, a pigment ma w sobie to, że jest bardzo skoncentrowany. I na przykład jakbym użyła tego pigmentu, to taki dosyć mocny efekt nam wychodzi, tak jak właśnie tutaj. Także po prostu pigment jest mocniejszy, bo jest bardziej skoncentrowany kolor, a tak jak mówiłam, prasowane są troszeczkę bledsze, delikatniejsze. To też zależy od firmy. Jeżeli jesteście w jakimś sklepie z kosmetykami, to najlepiej na rączce, niczym Red Lipstick Monster, lepiej sobie po prostu sprawdzić, jak wygląda ten cień. Bierzemy sobie na palec i rozsmarowujemy na ręce. Nic nie widać, bo nic mi nie zostało. Tak wygląda tutaj ten kolor i na ręku ledwo co go widać. Dlatego właśnie po tym możecie poznać, że ten pigment nie jest mocny. Na pewno no, na blady będzie tak samo jak na modelinie, a tutaj na przykład mam cień prasowany z Kobo i on jest już znacznie mocniejszy i również mocniejszy będzie na skórze. Boże, to światło, Jezus Maria. Widać, ten kolor z Sensik jest dużo bledszy niż ten. Oczywiście nie wzięłam tego dużo na palce, dlatego i tak nie widać bardzo tych kolorów, natomiast zależy właśnie od firmy, czy tańsza, czy droższa. Oczywiście na skórze też przedstawia się trochę inaczej niż na modelinie, ale bardzo podobnie, więc warto jest po prostu sprawdzić na dłoni, jak wygląda taki cień. Jeżeli chodzi o cenę takiego cienia do powiek, to te Sensik, nie wiem, po 4 zł, po 3 zł, zależy gdzie. Jeżeli chodzi o My Secret, to pigmenty kosztują 9 zł. Taki pigment ma 3 gramy, więc myślę, że to nie jest dużo, tym bardziej, że ten kolor jest mocny, używa się go mniej. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga. Pigmenty są mocne i używa się ich mniej, dzięki czemu sprawia to, że są jeszcze tańsze, bo mało się ich zużywa. A jeżeli chodzi o Kobo, to zależy dokładnie co, bo na przykład te pigmenty w takich dużych, okrągłych słoiczkach kosztowały mniej więcej 14 zł. A jeżeli chodzi o te małe, w takich kwadratowych słoiczkach, to one kosztują mniej więcej 10 zł. Jeżeli chodzi o prasowane cienie, one mają cenę nawet 20 zł. Pigmenty też czasami są troszeczkę droższe, ale oczywiście od czego są promocje, zawsze można coś poszukać na promocji. Na pewno gdzieś znajdziecie, poradzicie sobie, wierzę Was. I tak jak mówiłam, tutaj te 3 i tutaj jest jeszcze ten 4 kolor takiego ala Perlexu ze sklepiku dla Was. 1 gram, z tego co pamiętam, kosztował 2 zł. Nie jestem pewna, możecie sobie to sprawdzić, ile tam taki proszek kosztuje, ale jakoś tak to było, że 1 gram za 2 zł. I teraz przejdziemy po prostu do pokazania Wam, jak wygląda taki proszek na kawałku modeliny. Nie będę pokazywała Wam wszystkich kolorów, jakie posiadam, bo po pierwsze zabraknie mi modeliny, żeby Wam to wszystko pokazać, a po drugie raczej nie ma to sensu, żebym pokazywała Wam wszystkie kolory, bo możecie sobie to sprawdzić sami. Natomiast porównam do siebie podobne kolory, żebyście mieli jakąś koncepcję, jak to mniej więcej wygląda. I najpierw zacznę od tej najtańszej firmy, czyli Sensik. I może weźmiemy sobie ten
niebieski, granatowy, niebieski kolor. Ja swoje pigmenty nakładam takim pędzelkiem. Jest to zwykły, najzwyklejszy pędzel do cieni, do powiek. Możecie sobie kupić mniejszy, bo akurat mój jest taki dosyć duży, tak jak widać. No i jest płaski, ale wygodnie mi się, na przykład tak jak używałam do tej syrenki, to bardzo wygodnie się nakładało ten pigment. No i bierzemy sobie po prostu ten cień do powiek. Mamy tutaj, o, i nakładamy sobie na modelinę. Z tego co widzę, to ten akurat cień jest troszeczkę mocniejszy, tak jak widać. Wystarczyło kilka pociągnięć pędzlem i ten kolor zabarwił praktycznie całą modelinę. Nie jest on taki granatowy jak po pomalowaniu na modelinie. Na modelinie w tym momencie jest taki troszeczkę szarawy, coś w tym stylu. Natomiast z tego co wcześniej sprawdzałam, ten drugi kolor, ten o, bardziej taki zielono-turkusowy, to jest on zupełnie mocniejszy niż ten kolor, wiecie? I bateria mi się kończy. Chwila, moment. Pamiętajcie o tym, żeby czyścić pędzel, jeżeli zmieniacie kolory, dlatego że te kolory się po prostu ze sobą mieszają, albo obtrzepujcie pędzelek, żeby cały ten pyłek wyleciał, albo zmieniać pędzle, to już zależy od Was, byleby Wam te kolory się nie pomieszały. Obok tego granatowego nałożę trochę tego zielonego koloru i tak jak widzicie, kurde, w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej, natomiast no w kamerze, no dobra, jakoś ujdzie. Tak jak widać, ten kolor jest dosyć blady, jest bledszy niż ten. Trzeba go nałożyć trochę więcej, żeby ten kolor był mocniejszy. Teraz coś widać, w rzeczywistości nie jest takie mocne jak w kamerze, podkreślam, bo w kamerze to wygląda znacznie inaczej niż ja Wam to pokazuję. W każdym bądź razie to są takie pigmenty, że mogłoby być dobrze, mogłoby być lepiej, ale nie jest tak idealnie jakbym chciała. Jeszcze jest jedna rzecz, o której zapomniałam Wam powiedzieć, to, że możecie sobie z takiego zwykłego cienia zrobić pigment sypki. Bierzecie sobie po prostu, nie wiem, jakąś wykałaczkę, nożyk, jakąś, nie wiem, łyżeczkę albo coś w tym stylu i wyskrobujecie cały ten cień z tego opakowania i co robicie, to musicie go sobie rozkruszyć. Najlepiej jakimś nożykiem to pociąć albo, nie wiem, w jakiś sposób po prostu rozkruszyć ten cały cień i wtedy będziecie mieli pigment. On będzie troszeczkę taki bardziej grudkowaty, ale jeżeli długo go będziecie tam kroili, rozdziubywali i tak dalej, to na pewno będzie bardziej sypki. No ale to już zależy od Was również, bo ja to tak zazwyczaj nie robię. Chyba że robię polewę, ale to będziemy rozmawiali o tym w innym odcinku. Także tak właśnie wyglądają te cienie z Sensik. Ja wezmę sobie tą modelinę troszeczkę wyżej. Teraz przejdziemy sobie do kolorów z My Secret, tylko że wezmę ten złoty, ponieważ mam z tego nieoryginalnego Perlexu również złoty, więc będziecie mieli troszeczkę porównanie, jeżeli chodzi o kolor. Tak wygląda ten kolor z My Secret, a tak wygląda ten kolor Perlexu, więc one są dosyć podobne. Jeżeli chodzi o ich wielkość tego brokatu, to może ten Perlex, czyli to po lewej, jest troszeczkę drobniejszy, natomiast efekt będą miały podobny, uwierzcie mi. Biorę sobie taką, o, dosłownie ociupinkę, można sobie trochę ten pędzelek ostukać, żeby tego Perlexu nie użyć zbyt dużo, przepraszam, cienia, nie Perlexu. Pamiętajcie o tym, żeby używać mało. Jeżeli za pierwszym pociągnięciem ten kolor będzie zbyt blady i nie będzie Wam się podobał ten efekt, to zawsze możecie dodać kolejną warstwę. Pamiętajcie o tym, żeby dodawać powoli, bo jak dodacie za dużo, to możecie przedobrzyć. Tak wygląda pierwsze pociągnięcie. Jest troszeczkę blady ten kolor, więc biorę więcej pigmentu i teraz wygląda znacznie lepiej. Ma bardziej skoncentrowany kolor, dzięki czemu oczywiście będzie bardziej mocniejszy niż taki prasowany cień. I teraz wezmę sobie trochę tego pigmentu z nieoryginalnego Perlexu i nakładam na modelinę. Efekt jest bardzo podobny. Wezmę sobie jeszcze trochę i nakładam. Także tak wygląda
efekt tego pigmentu. Po prawej jest My Secret, a po lewej jest ten a la Perlex ze sklepiku dla Was. Chciałabym Wam jeszcze pokazać biały pigment z My Secret i z tego a la Perlexu ze sklepiku dla Was, żebyście również mieli jakieś takie porównanie. Tutaj jest ten biały z a la Perlexu, a tutaj jest z My Secret. On jest taki troszeczkę bardziej kremowy, bo taki kolor wybrałam. Nie było takiego czystego białego koloru, dlatego właśnie wybrałam taki bardziej kremowy. To był chyba najjaśniejszy z tego, co pamiętam. I teraz nabieram sobie troszeczkę Perlexu na pędzelek i zobaczcie, wzięłam trochę więcej niż wcześniej i zobaczcie, jak mocny jest efekt na modelinie. Jest naprawdę bardzo mocny. Wezmę sobie teraz tego pigmentu z My Secret. Cały mi spadł z pędzelka, super. I tak samo rozprowadzam go na modelinie. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale jest troszeczkę bledszy. Cienie do powiek mają też to w sobie, że mają większe kawałki brokatu. Zależy też jaki cień do powiek, ale ten z My Secret ma troszeczkę większe kawałki brokatu, dzięki czemu bardziej się błyszczy i ma mniej metaliczny efekt. Możecie sobie zobaczyć z bliska, tylko oczywiście kamera musi mi wyfokusować. Tak jak widać, ten a la Perlex jest bardziej metaliczny, a ten jest bardziej brokatowy niż metaliczny. To jest właśnie ten z My Secret. One są w tym momencie tak samo mocne, natomiast właśnie taki efekt ma być, nie? Mamy używać zwykłego cienia do powiek zamiast Perlexu, żeby trochę nasza kieszeń nie ucierpiała na tym, że będziemy sobie kupować 3 gramy Perlexu za 5 dolarów. Znaczy nie to, żeby coś, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś ma ochotę sobie kupić Perlex, okej, ja nikomu nie będę mówiła, jak ma żyć i co ma robić. Ja po prostu pokazuję Wam, jakie są tańsze sposoby. Teraz pokażę Wam jeden odcień Kobo prasowanego cienia do powiek. Ten efekt jest taki troszeczkę dziwny. Trzeba trochę dłużej popracować nad tym, żeby ten cień się rozprowadził. Natomiast jak się już go rozprowadzi, to ma piękny metaliczny kolor. Nie jest idealny, bo wydaje mi się, że takiego pigmentu używa się lepiej niż cienia do powiek. No ale wygląda całkiem dobrze. Ten jest taki, o, taki metaliczny. Przejdziemy sobie jeszcze do pigmentów takich sypkich z Kobo. Weźmiemy sobie z tych w kwadratowym opakowaniu. Tutaj mam Frosty White, czyli taki dosyć czysty, biały kolor, ale on, tak jak możecie zobaczyć, wygląda bardziej jak srebrny niż biały. Wezmę sobie troszeczkę na pędzelek, ostukam, żeby nie było za dużo i rozprowadzam na modelinie. Jeżeli efekt jest za mało widoczny, to bierzemy trochę więcej i rozprowadzamy ponownie. Akurat pigmenty z Kobo są bardzo ładne i mają bardzo ładny efekt, więc po rozprowadzeniu on wygląda bardzo fajnie. Dodatkowo ma w sobie brokat, ale ten brokat jest tak drobny i tak uroczy i tak pięknie to później wygląda, że nie dość, że nadaje efekt metaliczny, to jeszcze brokatowy, ale taki całkiem inny niż te pigmenty z My Secret. Tutaj jeszcze są dwa pigmenty, które kupiłam dzisiaj i pokażę Wam oba, bo są po prostu piękne. Jak wcześniej sprawdzałam, to są po prostu tak piękne efekty, że muszę Wam pokazać oba. Tutaj ten, który wezmę pierwszy, to jest Magic Sparks. On jest po prostu cudowny, wiecie co? On nawet jak jest po prostu w pudełku, to jest taki piękny. Jest biały, ale świeci się na taki taki pomarańczowo-żółty kolor i ma taki piękny efekt. Na czarnej modelinie wygląda tak cudownie, że no spójrzcie na to, czy wy to widzicie? To było przed chwilą białe, a w tym momencie jest pomarańczowe. No magia. Na modelinie oczywiście, bo na skórze ma efekt taki właśnie biało-pomarańczowy, a na modelinie świeci się w tym momencie trochę bardziej na taki różowy, różowo-pomarańczowo-żółty kolor. Jest piękny, po prostu piękny efekt. Ja Wam to mówię. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, o ten drugi słoiczek, to jest Golden Sky i akurat ten jest zupełnie biały, ale ma taki efekt troszeczkę zielonkawy i zaraz Wam pokażę, to też jest po prostu magia. Jest biały, a na modelinie jest zielony. Czy Wy to widzicie?
piękny, zielony kolor. On troszeczkę wygląda jakby był taki limonkowy w kamerze, natomiast w rzeczywistości wygląda jak taki troszeczkę podchodzący pod turkus. No halo, focus on me. Ma taki bardzo ładny, metaliczny kolor. Jak się spojrzy pod odpowiednim kątem, to nawet jest niebieski, ale oczywiście kamera za bardzo wam tego nie pokaże, bo nie potrafi. Tutaj porównując sobie ten drugi pigment, możecie zobaczyć, że jest bardziej brokatowy. Także tak właśnie wyglądają te wszystkie pigmenty i cienie do powiek. Zaczynając od góry, na górze są dwa z firmy Sensik, czyli te najtańsze. Ten i ten są z My Secret. Ten i ten są Arla Perlex ze sklepiku dla Was. Tutaj jest prasowany Skobo. Tutaj jest zwykły, czysty pigment Skobo, ten w kwadratowym opakowaniu. I tutaj te dwa to są czyste perłowe pigmenty w tym okrągłym opakowaniu. Czyli tak jak widzicie, można sobie drogi Perlex zamienić na zwykły cień do powiek, który kosztuje 4 zł. Jeżeli chcecie, żeby wasze wyroby miały metaliczny wygląd czy lekko brokatowy, po prostu pójdźcie do sklepu z kosmetykami i poszukajcie. To już zależy tylko i wyłącznie od was, bo cieni jest multum. Różne kolory, każda firma ma po prostu ogromny wybór. Wiadomo, jedne są troszeczkę droższe, drugie są troszeczkę tańsze, natomiast każdy wybiera, co mu najlepiej pasuje. Ja na początku używałam tylko i wyłącznie pigmenty ze sklepiku dla Was. Są tutaj tylko 4 kolory, bo jest złoty, miedziany, biały i biały z takimi niebieskimi refleksami. Z tego co pamiętam, to chyba był też czerwony, ale nie chcę skłamać, więc po prostu sobie to sprawdźcie, jeśli macie ochotę. Natomiast, no tak jak mówię, tutaj była taka ograniczona liczba kolorów. A jeżeli chodzi o cienie do powiek, tych kolorów jest po uszy, a nawet więcej, więc jest w czym wybierać. Mi ogólnie jest szkoda pieniędzy na to, żeby kupować sobie Perlex. Na początku o tym myślałam, żeby sobie kupić ten Perlex, ale potem stwierdziłam, że po co, jeżeli mogę zamienić to na coś tańszego. Wystarczy tylko troszeczkę pomyśleć, pomysł po prostu przyjdzie sam. Dlatego właśnie tym się z wami podzieliłam w tym odcinku. Mam nadzieję, że przyda wam się to, że również będziecie używali takiego ala efektu metalicznego jak ja. Ja do wszystkich wyrobów nie używam tego metalicznego efektu, ale są wyroby, które zasługują na to, żeby je jeszcze dodatkowo uwydatnić takimi właśnie detalami jak zwykły pigment. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły lub jakieś problemy, z którymi nie możecie sobie poradzić sami, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram się zrealizować pomysł i nagrać taki filmik, żeby wam pomóc. To samo tyczy się tutoriali. Jeżeli chcecie, żebym coś zrobiła z modeliny, to też piszcie w komentarzach. No i jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to na dole jest taki czerwony guziczek, na którym pisze subskrybuj. Serdecznie was zapraszam do tego, żebyście mnie zasubskrybowali. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!